Panie doktorze, w dużym skrócie. 15 lat po ślubie, dwójka dzieci i jakby tego nie ująć, do naszego łóżka wkradła się monotonia. Ja wolę sąsiadce pomóc obierać 4 kilo ziemniaków, niż temu człowiekowi zdjąć majtki. Ja, panie doktorze, wolę skosić trawnik, niż zobaczyć jej trawnik. O, właśnie. Proszę Państwa, absolutnie z wami jest wszystko w porządku. To jest naturalne. Po prostu potrzeba wam odrobiny urozmaicenia, nutki pikanterii, żeby znowu w waszym łóżku pojawił się ogień. Może na przykład przebieranki. No to może przebieranki. Ja jakoś średnio, a ty? Też tego nie czuję. Idę skosić trawnik. Czyli przebieranki nie. Nie, dobrze, szkoda. A może brakuje wam nutki adrenaliny, iskierki ryzyka? Ja z bungee od razu odpadam, ja nie cierpię wysokości. Nie mówię o bungee, ja mówię o seksie w miejscu publicznym. Czyli gdzie? Na przykład w publicznej toalecie. Przepraszam, czy może pan mnie chlapać? To co wy tu robicie? Walczymy o nasz związek. A. Walczcie, walczcie. Czyli to też nie. Dobrze, to może klasycznie. Trójkąt. Trójkąt? Tak. To czasami pomaga. Wyzwala. Tylko musicie sobie wziąć kogoś zaufanego, żeby czuć się komfortowo. No i powiedzcie nam o trójkącie. No od razu pomyśleliśmy o tobie. Jezu, ale jak? Janusz, jak tobie auto nie odpalało, to Jacek był pierwszy, tak? A przypomnę, że spóźniłbyś się na poród własnego syna wtedy. Jezu. Do niczego nie będziemy cię zmuszali. Będziesz tu stał i patrzył. Jak będziesz chciał się dołączyć, to się dołączysz. Jak nie, to nie. Jezu. Dobra, ale jeżeli ja mam to zrobić, to musi być ze mną Tomek. Bez Tomka tego nie zrobię. Jak to, twój brat? Tak, jeżeli ja mam to zrobić, to musi być ze mną Tomek. Jak będzie Tomek, to musi być twoja Grażyna, bo to się robisz jakaś pedalska potańcówka. No ale Grażyna nie rusza się nigdzie bez Kazika. No dobra, to hej. Radek nie może, jest w Egipcie. Bo żona będzie z trzema Gruzinami. Dobra, czekaj, to w ogóle, to mamy tak. Wiadomo, że my, Janusz z Tomkiem, Grażyna z Kazikiem, Marysia, Włodek, Walczakowie, Siwy, Mateusz i ten od Mateusza. Zigi czy tam, czy Rudy? Nie, Zigi i Rudy. Angela i Bożena z trzema Gruzinami. I może jeszcze pani doktor wpadnie, a i mój kardiolog się zapowiedział, że też będzie. To jeszcze musimy z listonoszem zagadać. Mówcie, jak było? Wie pan co, chyba logistycznie nas to przerosło, prawda? Ciężko było wszystkich przenocować i nakarmić. No tak, no nie ma co się oszukiwać, nie daliśmy rady, no ale może to nie jest dla nas, no. Rozumiem, no to nie wiem. No to może kino. Kino? No tak, kino. Pójdziecie sobie państwo do kina, zrelaksujecie się, wrócicie do domu i już. Dziwne. No, dobra, ale spróbujemy. To kino. Okej. Okay.